Ostatnia sesja Rady Powiatu Wieluńskiego rozpoczęła się miłym akcentem. Władze powiatu uhonorowały pucharami działaczy klubów sportowych, które mogą pochwalić się najlepszymi wynikami w konkursie pod nazwą Sportowy Znak Omega. Na pierwszym miejscu uplasował się LKS Piazruda, a na drugim Wiktoria Skomlin. Kolejne trzy miejsca należą do GLKS Biała, LKS Park Starzenice oraz LZD Zwyczyn. Co roku na początku roku następnego podsumowujemy współzawodnictwo klubów wiejskich. Cieszymy się, że po raz kolejny nam to współzawodnictwo się wspaniale udało, że cieszyło się to współzawodnictwo dużym powodzeniem. Dzisiaj mamy wspólnie z panem przewodniczącym i panem wicestarostą przyjemność publicznie podsumować to współzawodnictwo. Cieszymy się, że kolejne kluby w tym współzawodnictwie zaczynają odnosić laury. Nieco na dłużej radni zatrzymali się przy temacie szpitala, który zaciągnął 1 000 000 złotych pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych. Radni dowiedzieli się także, że wybrano już lokalizację lądowiska dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Jestem przekonany, że wybudowując lądowisko przy szpitalu podniesiemy zdecydowanie poziom referencyjny naszego szpitala. Nie ma wokoło takiej placówki świadczącej opiekę szpitalną. Opiekę zdrowotną, które posiada, najbliżej jest w Sierazu. No, przepraszam, no tu jest wymagany w świetle tych przepisów minimalny czas dojazdu 5 minut do szpitala. Z lądowiska do szpitala. Mówimy o tej odległości. Wybraliśmy z naszego punktu widzenia, myślę, że lepszą koncepcję, również na działce, na działce stanowiącej własność powiatu i będącej w zarządzaniu szpitala, będącej w bezpośrednim sąsiedztwie, no niedalekim sąsiedztwie szpitalnego oddziału ratunkowego. Wymagane jest trochę korekta istniejącego tam aktualnej infrastruktury, żeby te naloty, które są przewidywane od wschodu i zachodu, czyli kierunek nalotów jest wschodnio-zachodni. Radni zapoznali się także z informacjami o stanie porządku i bezpieczeństwa. Przedstawił je komendant wieluńskiej policji. W tym roku przed komendą powiatową stoi nowe wyzwanie w postaci Euro 2012 i w tej chwili się do tego przygotowujemy. Na dzień dzisiejszy nie mamy informacji, aby kibice nocowali tutaj na terenie powiatu, natomiast na pewno drogą numer 8 będą się poruszać w kierunku Wrocławia czy też Warszawy, ale też chciałbym Państwa uspokoić, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby zabezpieczyć te przejazdy i żeby tutaj było bezpiecznie na terenie powiatu. Mamy zapewnić lektorów obcojęzycznych na stanowiskach, dla stanowisk kierowania, osoby, które będą miały łatwiejszy kontakt w nawiązaniu w przypadku jakichś zgłoszeń, prawda? Jest to kolega ze służby operacyjnej kontaktował się ze szkołami językowymi w powiecie wieluńskim, no i nie ma zbytnio chętnych osób, które by na zasadzie życzliwości chciały z nami współpracować, bo polecenie służbowe było, żeby podpisać umowy z tymi osobami, no nikt nie chce się wiązać, że tak powiem. Szykujemy apel na stronę internetową, żeby znaleźć chętnych do pomocy. Podczas sesji mówiono także o stanie bezpieczeństwa i ochronie przeciwpożarowej. Niestety w regionie wciąż dochodzi do niebezpiecznego wypalania traw. Na sesji nie zabrakło również informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieluniu. Odnośnie zalesienia, jak pan tutaj pytał, rozumie, że to zalesienie miałoby być realizowane w roku 2013. Na chwilę obecną i wiem, że będzie zalesienie, wnioski na zalesienie przyjmowane w roku 2012, bo to już jest zdecydowane. Natomiast czy będzie program w roku 2013, to nie mogę tutaj z całą pewnością odpowiedzieć. Analizując kwotę wykorzystanych środków na zalesienie, należy się spodziewać, że raczej ten program zostanie zachowany, bo te środki nie są w tak dużym stopniu wykorzystane jak w innych programach.
Na koniec radni zapoznali się z zadaniami inwestycyjnymi powiatowego zarządu dróg. Na ten rok jest szansa, że remontu w końcu doczeka się ulica POW. Czy jest szansa w tym roku wszczęcia jakichkolwiek działań z ulicą POW? Widzimy, że kończy się inwestycja przesunięcia i pobudowania od nowa muru cmentarnego. Był to warunek, żeby jakiekolwiek inwestycje na tym odcinku do przejazdu kolejowego mogły być czynione. Czy odblokowało to wszystkie przeszkody, żeby w tym roku rozpocząć jakieś działania? W tej chwili, w tamtym tygodniu bodajże wpłynęło pismo z Urzędu Miasta, aby ująć tą inwestycję w ramach inicjatyw samorządowych. Myślę, że zarząd i w późniejszym terminie Rada Powiatu zajmie się tą sprawą, to jeżeli będziemy dzielić wolne środki budżetowe. I myślę, że uda się to zrealizować.